Gra zrobiona na silniku Unity. No, ponownie. No i już jesteśmy w domu. To od razu mamy menu po tej krótkiej, błyskawicznej informacji historycznej, która nam teraz tutaj mignęła. No ale w każdym razie... No ale w każdym razie... Witajcie ponownie, moi kochani widzowie. Oto przed wami kolejny gameplay na moim kanale. Tym razem... Gameplay na moim kanale. Znowu musieliśmy cię czekać nieszczęsny miesiąc. Niestety. Mamy tutaj do wyboru różne języki, z których przede wszystkim najważniejszy jest ten turecki, bo tak. Tym razem wziąłem się dla was, specjalnie dla was, wziąłem się dla was za, tym razem za turecką myśl elektroniczno-zabawową, czy jak to się tam zwie. I tak... I proszę, i tak oto proszę bardzo, przedstawiam wam Zaptie. Produkcję, która po screenach oraz samym tytule swoim na Google Play wnioskuje, że jest czymś w rodzaju takiego GTA, tylko że ze skakaniem między platformami jak w Uncharted czy tam innym Assassin's Creed'zie oraz a my samymi wcielamy się w szeryfa, który łowi jak ryba kryby, który poluje na przestępców mogących czaić się wszędzie w tym zdradzieckim królewskim mieście. No ale nie uprzedzajmy faktów, jakie ta gra może nam zaoferować tutaj. Tutaj mamy sklep, w którym możemy kupić sobie różne różności. Tutaj mamy ustawienia grafiki oraz możliwość resetowania gry. Display is a button to switch between always work and always run. Celownik w stylu pecetowym. Automatycznie obracająca się kamera. No, może by się przydało. Kliknij przycisk biegu bądź chodzenia. Display is a button to switch between always work and always run. No, oczywiście, że tak. Pokaż FPS, pokaż poziom klatek. Grafika oczywiście, że prosta, bo wiadomo, mój telefon nie jest jakiś z kosmosu w przeciwieństwie do telefonu pewnego członka mojej rodziny. Tutaj mogliśmy ustawić sobie język, tutaj mamy opcje różne, ale przejdźmy wreszcie do rozgrywki, a nie gadajmy cały czas o menu, dobrze? No. Symbol ładowania jest nam tutaj wskazywany przez ten tutaj rewolwer, magazynek do rewolweru. Okej. Użyj joysticka, aby się poruszać. Przeciągnij palcem po ekranie, aby się rozglądać. Zaczynamy w dziwnej, moim zdaniem, zamkniętej uliczce. Wskocz na obiekty. Wskoczyłem. Przeturlaj się przez obiekty. Kliknij na przeciwnika, aby w niego strzelić. Oho, mechanik... To jest... Czyżby to była mechanika walki?
Niezłe wykorzystanie funkcji dotykowych telefonu, zaiste. Zbierz amunicję. Oho, tam są pozostali przeciwnicy. O nie! Przeładujmy broń. No, czyli zapowiada się naprawdę fajna gra. A jak wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach, bo oczywiście... No właśnie. O nie! A macie, wydranie. Wy snajperzy pistolerscy. Znaleźliśmy właśnie na... No, tak czy siak znajdujemy... Definitywnie, no, my znajdujemy się teraz na jakimś nietypowym placu, który bynajmniej trzeba będzie oczyścić z tych właśnie tutaj bandytów. Czy jak oni się tam zwą. A w późniejszej części zostaniemy właśnie otwarte miasto. I będzie wesoło. Strzelają do mnie! Misja ukończona. Zaraz, jak to ukończona? Co to właściwie było? I cofnęło mnie z powrotem do menu głównego. Ej no, może sobie ściszę trochę ten telefon, dźwięk w tym telefonie, żeby ten... Kawala! Ottomanem... Kawala! Imperium Ottomana XIX wieku. Czyli zapewne 1800 któryś. Tamto to, co mieliśmy, to była rzecz niby startowe. Kolego, chodź! Musimy obronić farmę! Serio, bronicie się pistoletami? Co to ma być? Siedmiu wspaniałych w wersji 19-wiecznej? Tak, teraz się tutaj czepiam trochę. Ale akcja! Au! Dosyć poważnie obrywam. A macie, bandyci jedni. Podejrzę za kompasem. Oczywiście kompasem na górze.
No tak, tylko pozwól Pozwól mi, drogi kompanie, że jeszcze pozbieram te tutaj zapasy amunicji do mojego gnata. No, tak jak już powiedziałem, co tam się stało? Musimy tam iść! O nie. Za dużo ich tu! Ej, co to? A cóż to za rewolwer? Ktoś się tam schował sprytnie. Od tyłu cię podejdę. A masz! No i co teraz? Musimy... A więc zaczyna się ciekawie. Pomijając sekwencję samouczkową... Gra rozpoczyna się od wojskowej obrony farmy. Co? Secure the other control points, follow the compass. Musimy obronić inne punkty. O, rany. Czyli definitywnie. Jakby się już wcześniej nie potwierdziło, ale przecież to był... Ale przecież no... Wiesz... O, nie. Oni atakują wieżę snajperską i to jest ten punkt kontrolny. Można przeładować w ruchu, no na całe szczęście. Ten rewolwer potrafił sobie zmieścić aż 9 amunicji. No, wróć na farmę. Nie no, to wszystko dzieje się tak szybko, że aż nie mogę opisać swojego zaskoczenia tym, jak model walki w tej grze wygląda. O ile... Atakowanie wręcz je... O ile da się jeszcze zrozumieć atakowanie wręcz, no w każdym TPS-ie na telefon wygląda tak samo. Po prostu podchodzimy do wroga i naciskamy odpowiedni przycisk. Albo przycisk akcji, jak w... Albo przycisk akcji, albo misja zakończona. Albo specjalnie nadającą się do tego ikonę walki wręcz. No, co jest głównie domeną FPS-ów na Androida. Jak się akurat okazuje. Znaczy nie na telefon. Oho! Kactenka.
Istanbul. Niczym z Drivera 3. Tu zupełnie na spontanie mówię o rzeczach. Ładowanie. Okej. Okay. O! Rami, Istanbul, Rami, Rami, Istanbul, Cesarstwo Ottomana, dwa lata wcześniej. No, to niezłe rzeczy się tutaj dzieją, muszę wam szczerze przyznać. Jakby akurat gry Pustowi Games mi nie wystarczyło oraz kiedyś będący płatną produkcją Traintor. To jeszcze no właśnie. Właśnie trafiłem na kolejną całkiem rozbudowaną i wcale nie skleconą na szybko na Unity. Nie byle jaką. Produkt darmuchę, która okazuje się być równie rozbudowana co produkcje płatne. Ja mam po prostu szczęście do takich gier. W większości przypadków. Czasem zdarzy się coś definitywnie prostego. Prostszego i zaprojektowanego bez większego zaangażowania, moim zdaniem, oczywiście. Znajdź tekkę, możesz użyć mapy. Po tym jak obroniliśmy farmy, teraz wcielamy się w syna tego gościa, tego stróża, którym wcześniej kierowaliśmy. Jak się dowiedzieliśmy z cutscene, w której trzeba szczerze przyznać, ktoś zapomniał. Albo to był specjalny zabieg, albo ktoś zapomniał nagrać do niej dialogów. Mapa. Albo ktoś po prostu zapomniał... Albo ktoś po prostu najzwyczajniej w świecie zapomniał nagrać ścieżek dialogowych do tych cutscenek. No i niektórych efektów, no i większości efektów dźwiękowych. Spinanie się. Sorry, madam. Przepraszam. Przepraszam panią. Ja po prostu się tu wspinam. Zapowiada się naprawdę całkiem ciekawa przygoda. A czy wspominałem już wam o jednej drobnostce związaną z tą grą? Mianowicie, no właśnie tego, że... Oto też przy okazji, jeszcze jakby innych moich uwag było mało. Pierwsza gra na telefon, jaką gra potrzeby robienia gameplaya, która jest sandboxem. A przynajmniej nie... Au!
A przynajmniej tak mówi... A przynajmniej tak mówi opis i opis tego tytułu na Google Play i jego tytuł na tymże sklepie. No, za Holender nie mogę tam doskoczyć. Ale no, nie bawmy się w parku, w Ezio Auditore. Tureckiego, Ezio Auditore. Za czasów panowania Ottomana. Jeszcze będąc dzieciakiem. Choć potrafimy się całkiem sprawnie wspinać. Tak, można parkurowo przechodzić przez to, o. Witaj, padre, ojcze. Opiekunie, bo ojciec został zamordowany przez, jak się akurat okazuje, zdrajcę w takim monoklu brytyjskim. A potem matka, w którą mieliśmy uciec. No. I gdybym miał dostęp do swojego konta pieniężnego, bo tak, mam swoje własne konto pieniężne, to na pewno nagrałbym wam jeszcze... To na stówę nagrałbym wam jeszcze serię z prawdziwej, płatnej gry, jaką jest Assassin's Creed Identity. Do którego Zaptia jest bardzo podobne, ale tutaj mamy naprawdę otwarty świat. I można powiedzieć o tej grze, biorąc pod uwagę fakt, że jest to gra mobilna, i całkiem rozbudowana, jak na typową darmochę, możemy uznać, że jest to no taki darmowy zamiennik Gangstara i podobnie jak on, telefonowy GTA. A zgląda się po mapie w stylu znalezienia misji. Misje od okolicznych, oczywiście tutaj wieśniaków i innych pegowych postaci. No dobra. Przyjrzyjmy się fabule. Bring in woods. Bring some woods for the attacker from the woodcutters. Rewind, 3 axes and 1 experience. To jest właśnie... Rozpocznij misję. Do Drwala mamy się udać w celu... No właśnie. Uzyskanie tego drewna. I niektóre, akurat jak się okazuje, elementy okazują się podlegać fizyce tutaj. To nie brzmiało tak efektownie, jak sobie zaplanowałem to w swojej głowie. Wybaczcie. Ale... No, widok jest. Niezły sobie teraz tutaj widok zafundowałem tutaj. Chodząc na najwyższy szczyt tego budynku. Ale teraz zejdźmy. Gdyby to była gra o Assassinie, to na pewno nie zgodziłbym się. Zszedłbym to inaczej. Czyli... No właśnie. Powozy jadą sobie po terytoriach. Tutaj owych. Ten drwal znajduje się za tym domkiem. No, tak naprawdę dubbing jest, ale tylko poza cutscenkami i tylko w tych kluczowych momentach. No, przyszedłem po drewno, panie Drwalu. Chciałbym je wziąć ze sobą. To bierz, chłopcze. Wow! Nie mogę skakać. Co ja teraz zrobiłem? Akurat już miałem... Śmiejąc się miałem powiedzieć, że... Po prostu...
A no i po, a potem zrobiłem coś kurde. Czyli wszedłem koniowi, wiadomo w jaką część ciała, koniu wiadomo jaką część ciała, nożesz w mordę. Ale i tak... Jak dobrze, że mam możliwość wycięcia tego w Power Directorze, ale i tak... Ale i tak nie będzie po co, bo i tak ten materiał... ma na celu nie być zbyt długim. Ale w każdym razie wykonamy sobie, zakończymy sobie ten gameplay, okej? Proszę bardzo. Misja zakończona. No i okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo nie chciałbym, aby wyszedł zbyt długo. No, co ja tutaj mogę zbyt dużo powiedzieć, jeżeli o to chodzi? O tak. Jeżeli o to chodzi. Gra okazuje się być... Ponownie trafiliśmy na żyłę złota wśród licznych produkcji przygotowane na prostych podstawach silniku Unity, a nie przygotowanych z pasją i rozmachem godnym produkcji płatnych na telefonie. Jak na przykład robiły to gry z serii Medal of Valor. Czy Terrator, który był kiedyś darmową grą. No i był jeszcze Elite Soldier, które ogrywałem w wakacje. Ta gra I tak jak już miałem przyjemność powiedzieć podczas przechadzania się po tym mieście frywolnego, no ten! No ten! Ta gra okazuje się... No i tak jak już mówiłem wcześniej, podczas przechadzania się po tej malutkiej miasteczce zwanej Istambułem. Oto przed wami, moi drodzy widzowie, pierwsza ogrywana pierwsza gra, z której nagrywam gameplay na swój kanał, pierwsza nagrywana przeze mnie jednocześnie gra typu sandbox, oczywiście na telefon. No i jeszcze te niespotykane mechaniki. O ile walka wręcz jest dosyć typowa, po prostu mamy specjalny przycisk urządzeń temu, bądź przycisk akcji, umożliwiający pokonanie szybkie wręcz przeciwnika, tak jak w pecetowym Bloodstone. Mechanika walki strzelanej to już coś zupełnie innego. Nie mamy tu celowania żywcem wziętego z... Której jest... Celowania typowego... Typowego w stylu tego z prawdziwych przenośnych platform, takich jak PlayStation Vita,
I tych standardowych dużych, czy jak PC, czy konsole. Czy konsole, no też stacjonarne. Mamy tutaj model strzelania stworzony idealnie, stworzony specjalnie na potrzeby. Wyglądający tak, jakby specjalnie pomyślany, zaprojektowany specjalnie z myślą o fakcie. Specjalnie pod telefon. Które przecież jest docelową platformą tego tytułu. No i jeszcze te nieme cutscenki, nieme nawet jeżeli chodzi o większość efektów dźwiękowych. No i w tym krótkim, ale na pewno. No i tak oto po rozegraniu samouczka, prologu oraz pierwszych etapów z życia naszego bohatera, który wkrótce zostanie szeryfem Istanbulu. Tak jak już powiedziałem, czas zakończyć ten odcinek, żeby nie wyszedł zbyt długi, ale zapewne wyjdzie jednak zbyt długi z powodu mojego biadolenia. Tak więc do zobaczenia za tydzień i wyczekujcie też materiału na kanale Michael Media Centaury Fox, bo na nim też się wkrótce jakiś film pojawi. Do zobaczenia!